tak odniosę się ogólnie do tematu, dlatego że dzisiaj odbyło się takie spotkanie, które zorganizowaliśmy dla osób, które są wtajemniczone i które podejmują decyzje odnośnie czystości powietrza, ale nie tylko, odnośnie środowiska. W związku z tym zaprosiliśmy na nasze spotkanie pana burmistrza, pana starostę, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, przedstawicieli WIOŚ-u, PIOŚ-u oraz inne osoby zainteresowane. I dzisiaj właśnie w Urzędzie Miasta odbyło się takie spotkanie. Ale przede wszystkim to chciałam powiedzieć, że zaprosiliśmy pana profesora. Pan profesor jest pracownikiem Politechniki Krakowskiej, jest ekspertem, który współpracuje z nami już od dłuższego czasu i rozmawialiśmy na temat różnych kwestii. Właściwie poruszyliśmy problem zanieczyszczenia powietrza w Szczecinku i okolicy, poruszyliśmy problem elektrociepłowni i poruszyliśmy problem odpadów i hałdy, czyli jak gdyby sytuacja jest wielowątkowa, wiele jest tych informacji, które byśmy chcieli państwu przekazać, ale niemniej jednak chyba nie jesteśmy w stanie dzisiaj wszystkiego zrobić, dlatego też byśmy prosili o jakieś konkretne pytania i do nich byśmy się ustosunkowali. Pan Adam Brochowalski. Pan Adam? Adam Brochowalski. Co wynika z tych danych, które dostarczyło Stowarzyszenie TEDRA, które pan już analizował? Jakie są pańskie wnioski? Mam, wynika, że dużo należy wykonać jeszcze w zakresie uregulowania pewnych spraw prawnych dotyczących głównie decyzji dopuszczających instalacje stosowane do spalania materiałów, które pozostają po procesach produkcyjnych i w tym również dużym elementem w tym jest biomasa, która jest spalana. I ewentualnie projektowanej nowej instalacji. Ta nowa instalacja ma stanowić elektrociepłownię i muszą zostać jasno określone warunki, w których ta elektrociepłownia będzie spalała. Szczególnie musi być dobrze scharakteryzowany materiał, który będzie stanowił paliwo. Bo w chwili obecnej jest to nie do końca sprecyzowany materiał wsadowy do tej elektrociepłowni, co może powodować niepotrzebne emocje, a i również wskazywać na to, że instalacja może nie podołać sobie z zanieczyszczeniami w pewnych uwarunkowaniach pracy tej instalacji. Natomiast jeżeli zostanie ta kwestia wyjaśniona, firma, która chce budować tę instalację, jasno określi, jaki ma być charakter tej instalacji, czy będzie to czysty zakład energetyczny do spalania wyłącznie biomasy, czy też instalacja do współspalania odpadów przemysłowych, wówczas należy przyjąć inne wskaźniki w zakresie zarówno emisji, jak i konstrukcji tej technologicznie i całej instalacji. I wówczas sądzę, że obie strony tutaj dojdą do konsensusu i problem będzie rozwiązany. Tylko tak jak powiedziałem, trzeba te sprawy wyjaśnić, usiąść do stołu, wyjaśnić kwestie, szczególnie również uwarunkowań prawnych w zakresie prawa ochrony środowiska, żeby ono było jasne w sposób oczywisty, w jaki sposób jest interpretowane zapisy w tych dokumentach, które tworzą tę instalację. Szczecińskie powietrze, no teraz. Znaczy pan, ja tu przed nocą, bo przyjechałem wczoraj późno wieczór, także trudno mi tak powiedzieć, danych. To znaczy, wie pan, jeżeli chodzi o badania emisyjne, to głównie tutaj całe zamieszanie powoduje benzapiren. Wynikało to z dzisiejszej dyskusji. Tak jak wspomniałem, benzapiren jest w powietrzu ze źródła rozproszonego, którym są kominy pieców domowych, są różnego rodzaju inne źródła. I bez danych, które dysponujemy, które moglibyśmy mieć z firmy, czyli z emitorów, z kominów i tak dalej, trudno jest coś prognozować. Stąd dzisiejszy był wniosek, padł, czy można powiedzieć, można tak potraktować, żeby Kronospan dostarczył tego typu danych, czy ewentualnie Inspektorat Ochrony Środowiska podjął taką aktywność na wniosek na przykład stowarzyszenia i uzupełnił takie informacje. I wtedy można próbować punktowe źródła w jakikolwiek sposób oceniać. Byłbym jednak ostrożny, dlatego że znacznie większym zagrożeniem mogłoby być, ja to wyraźnie tak zaznaczam, występowanie substancji organicznych w postaci tak zwanego całkowitego węgla organicznego, czyli różne rozpuszczalniki, formaldehyd, metanol, substancje stosowane w tym zakładzie, jeżeli stwierdzono by obecność tych substancji w sposób chemiczny, bo nasz nos niestety ma to do siebie, że jest wrażliwy. I ja zgadzam się, że te substancje są bardzo szkodliwe i zapewne są emitowane. Tylko należy określić, w jakiej skali, jak ja będę dysponował takimi danymi lub odpowiednie osoby, które podejmą aktywność w zakresie oceny stopnia narażenia, mogą dopiero podjąć rzeczowe dyskusje w tym zakresie. Faktem jest, że tego typu emisje mogą być uciążliwe dla mieszkańców tutaj. Już mówiłem, co wynika z tej próbki? Ja, tak jak powiedziałem, reprezentuję Politechnikę i laboratorium, które badało tą próbkę i składniki, które tam są zawarte. Tak jak powiedziałem, z informacji, które otrzymałem, wynika, że próbka ta wydostała się z jakiegoś emitora. Jeżeli tak, to
tak być nie powinno, bo nie powinna się grudka materiału o wadze kilku gramów wydostać z emitora, dlatego że emitory te zapewne są wyposażone w filtry do odpylania, a więc powinny emitować bardzo małe drobinki pyłu, które przez te filtry przejdą. Natomiast jeżeli przedostał się tak duży materiał, to znaczy o jakiejś nieszczelności, o jakiejś awarii czy o jakimś systemie nieszczelności tego typu systemu. Oczywiście nie powinno to mieć miejsca, ale to ta sprawa, tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o zawartość węglowodorów w tego typu materiale badane, jest ona typowa dla tego typu niespalonych materiałów. To znaczy tego typu materiał będzie tak samo niebezpieczny jak niedopalony kawałek węgla, czy niedopalony kawałek jakiegoś popiołu, czy niespalonej materii, na przykład spalana szmata, czy coś w tym stylu. Czy w jaki sposób, że tak powiem, przeprowadzić takie badania, żeby one miały, no, bo to ona była nieformalnie, to znaczy działacze sterty się przyznają, że no, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo kiedy i tak dalej. Jak te badania powinny być przeprowadzone, żeby to mogło służyć jako no, dowód, jakiś bardziej, no, bardziej taki, no, miał większy ciężar, taki to. Jedną sprawą jest występowanie decyzji, która jest. Decyzja narzuca zakres badań, które mają być prowadzone i ją realizuje statutowo Inspektorat Ochrony Środowiska. I te badania są wykonywane i w raportach są uzyskiwane informacje, jakie te emisje są. Natomiast tak jak powiedziałem, ta decyzja jest niekompletna, czy ewentualnie w myśl litery prawa, które w chwili obecnej obowiązuje. Ja wrócę może do tego, że musimy się zastanowić, czy proces technologiczny, który jest realizowany w zakresie pozyskiwania materiału odpadowego, czy materiału wsadowego, tak zwanej biomasy, tych wszystkich innych materiałów, które tam trafiają, czy odpowiada zakresowi badań, które w tym zakresie są prowadzone, bo moim zdaniem nie. I należy ten zakres rozszerzyć. Tak jak powiedziałem, choćby o pomiar węgla organicznego, czy pomiar innych metali, na przykład w ogóle nie mierzone są zawartości metali ciężkich. To są składniki, które powiedzmy w tym przypadku mogłyby być również mierzone. Zresztą o tym decydują tak zwane standardy emisyjne, dokument prawny wydany w 2005 roku przez Ministerstwo Środowiska i zatwierdzony przez Parlament, czyli ukazał się w Dzienniku Ustaw i obowiązujący dokument. I tam są określone w tym zakresie wytyczne. I należy postępować zgodnie z literą prawa, zweryfikować decyzję, zastanowić się, czy te decyzje nie należy, powiedzmy, no po prostu zweryfikować zasadność tych decyzji, ewentualnie wydać nowe. Rozmawialiście Państwo o tej hałdzie, tak? Była mowa o hałdzie. Tak, tak. Co możemy nowego dowiedzieć się na ten temat? Ona znika, czy wiemy, gdzie ona jest wywożona, czy spalana, coś więcej na ten temat? To nie wiem, czy to dla mnie pytanie jest, bo przyznam się, że za mało znam szczegółów na temat tej hałdy, tylko z informacji, które tutaj są i z dyskusji, które z Państwem przeprowadziłem jeszcze dzisiaj rano, czy wczoraj po południu. No, z informacji, które mam, wynika, że rzeczywiście tutaj są pewne sprawy bardzo niejasne, dlatego że tak jak było powiedziane, hałda została wcześniej zrekultywowana, później zostaje rozebrana i wywożone są te odpady. Tutaj należy wyjaśnić kwestie prawne, czy jest to zgodne z prawem. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, brak informacji dotyczących składu chemicznego, które znajdują się tam w tej hałdzie. Bo jeżeli tak, jak przedstawiciele firmy Kronospan to oświadczają, jest to czysta biomasa, być może, tylko nie ma żadnych badań. Jeżeli zostanie stwierdzone, że nie ma tam żadnych związków chemicznych, które są niebezpieczne i tak dalej, powiedzmy, można by było zacząć przychylać się do tej decyzji. Z drugiej strony, wiadomo, że materiał, który został złożony jako odpad, jest traktowany jako odpad, tym bardziej po procesie rekultywacji, tam zaszły różne reakcje biologiczne, materiał zmienił swój skład, więc na pewno nie jest to czysta biomasa, bo wiadomo, czym są trociny drewne, a takie, które uległy na przykład kompostowaniu, to jest zupełnie już inny materiał. I są odpowiednie instytucje, które powinny podjąć decyzję, czy ten materiał należy traktować